Okej, Ola Kozak, a ze mną jest Piotr Pająk. Siemanko, witam serdecznie. Jak wrażenia po konferencji? Fajnie. My z Wojtkiem mamy czysto sportowe zachowanie, czysto sportowo do tej walki podchodzimy. Obydwoje jesteśmy zawodowcami, także będzie fajna walka, na pewno jedna z lepszych na tej gali, także oglądajcie ją. Dobrze, wy walczycie w K1 w małych rękawicach. Czemu akurat padła ta formuła? To Wojtek wybrał formułę. Ja chciałem wejść do federacji i bić się głównie w MMA. On miał tam jakąś kontuzję, powiedział, że chce K1. Dla mnie spoko, wiesz, ja od bardzo długo trenuję Muay Thai, dla mnie to jest świetna sprawa. Kopnąć potrafię mocno, on raczej boksuje tylko, także dla mnie luks. Na konferencji zobaczyliśmy twojego brata. Czy jest jakaś szansa na jego pojedynek, albo może pojedynek twój z nim, czyli taki 2-2? Tak, no ja bym chciał bardzo, żeby mój brat wszedł tutaj właśnie też w walki. Wiadomo, tu się dobre pieniądze zarabia. On walczy w Tajlandii tam za naprawdę grosze, bo w Tajlandii za walkę dostaje się $100, czyli nic za to, co dzisiaj będzie po tej walce. Tak naprawdę to masz, wiesz, na opatrunki. A tu jakby wszedł, to wiadomo, fajne już pieniądze. Myślę, że może ktoś by się znalazł jakiś w naszej kategorii wagowej, żeby 2-2 walczyć albo coś, takie fajne show zrobić. Mogłoby to fajnie wyjść. Wspomniałeś o Tajlandii, bo ty tam mieszkasz, też dużo podróżujesz, trenujesz też dużo. Co jest takim twoim ulubionym sportem walki? Kiedyś najbardziej lubiłem jiu-jitsu. Odkąd wyjechałem do Tajlandii, to wiadomo, że Muay Thai trenuję. Łączę to wszystko ze sobą, ale tak teraz głównie Muay Thai jest takim czymś, co cały czas szkolę i trenuję. A aktualnie gdzie trenujesz i z kim? Zacząłem swoje przygotowania w Tajlandii właśnie. Mieliśmy swój obóz na Muay Thai, bo robimy tam swoje obozy Muay Thai dla Polaków. Dodatkowo później przyjechałem tu na Skandynawię, trochę trenowałem bardziej kondycyjnie. Później byłem w Hiszpanii, później w Polsce i tak wszędzie po troszkę po prostu. I jestem bardzo dobry przygotowany do tej walki. Miałem fajnych sparring partnerów właśnie w Hiszpanii, Holendrów i Anglika, takiego mistrza Hiszpanii. Wszystko fajnie, no także... No, tak by wyglądały moje przygotowania, ale przeważnie się przygotowuję właśnie w Tajlandii. A tam masz jakby stricte jednego trenera, czy jednak ich zmieniasz? Nie, wiesz co, jak przychodzisz na salkę treningową, ogólnie jest 10 trenerów, na którego trafisz, z tym trenujesz. Wiadomo, że zawsze jest jakiś ten ulubiony, z którym się robi, ale nie mam tak stricte jednego. Wiesz, ja dużo trenuję właśnie z moim bratem, trenuję z takim Przemkiem, Polakiem też, Shamrock Coaching, pozdrawiam. W Polsce jak jestem, to z Marcinem Bandlem też trenuję. Mieszam tych z moich trenerów, no. To pozdrawiamy również. A uważasz, że jednak lepiej jest mieć ich kilku tych trenerów, czy jednak wolałbyś mieć jednego takiego stałego? Bo jednak z każdym trenerem jest jakaś tam, każdy ma inny styl, inną technikę? Wiesz co, ja nigdy nie miałem tak samego swojego trenera. Dużo zawodników właśnie ma tak, że przez wiele lat cały masz czas tego jednego. Ja raczej zawsze zmieniałem sobie, nie ze względu na to, że coś mi nie pasowało, tylko ze względu na to, że ja dużo podróżuję. Ja nie mogę trenować cały czas z jednym trenerem, bo jestem 8 miesięcy w roku w podróży. Wiesz, trenuję w różnych miejscach na świecie. Moim najlepszym trenerem jest mój brat, przede wszystkim, bo z nim trenuję od zawsze. A tak to, wiesz, no, na kogo trafię, z tym trenuję, wiesz. Ja się do każdego potrafię jakoś tak dostosować, zabrakło mi tego słowa, dostosować i ja swoje potrafię, swojego się nauczyłem już przez wiele lat, co trenuję i teraz po prostu z trenerami, jak trafiam na jakiegoś nowego, szlifuję to lub coś nowego i... Tak to wygląda. Dużo zwiedzasz. To jakie jest takie twoje ulubione miejsce, które najbardziej zapamiętałeś? Czy jednak jest to ta Tajlandia, do której wracasz? Byłem w 102 krajach już na świecie. Zostało mi jeszcze 95. Zobaczę je wszystkie do 40, także mam jeszcze ponad 4 lata na to. Ale na pewno ulubionym moim krajem jest Tajlandia. Tajlandię kocham po prostu i to jest moje miejsce do życia, mój dom. No i zawsze będę twierdził, że to jest najlepsze miejsce na świecie. A jakieś takie trzy rzeczy, za które najbardziej kochasz tu Tajlandię? To nawet powiem 4. Uśmiech, przede wszystkim uśmiech, bo Tajlandia to jest kraina uśmiechu. Ludzie się cały czas uśmiechają. Ja uwielbiam się uśmiechać, także to jest dla mnie idealne miejsce. W ogóle jak widzisz, jak ktoś się uśmiecha, to ci daje humor lepszy. Jedzenie tajskie jest moim numerem jeden na świecie. Jakość życia do cen, jakie są. Naprawdę można tam fajnie żyć i tanio. No i przede wszystkim... Ty, co to było? Treningi. Treningi to czwarte, tak. Okej, okay, a powiedz mi, jak chodzi o twoją dziewczynę, czy ona też trenuje? Nie. Moja dziewczyna, moja narzeczona już jest, bo oświadczyłem się na Antarktydzie, jak byliśmy. Gratulacje. Dziękuję bardzo. To jest
typowo podróżniczka. My się nie poznaliśmy przez to, że wiesz, sztuki walki, my się w podróży, po prostu w Tajlandii się nawet poznaliśmy. Razem podróżujemy ze sobą, ja swoje trenuję, ona sobie trenuje, wiadomo, takie jakieś babskie ćwiczenia. Bardziej fitness, coś takiego. Tak, ale trenuję też, zaraziłem ją treningami, ale nie boksuję, nie, to nie jest jej świat. Czyli nie masz szans na zobaczenie jej jednak w klatce? Nie, na pewno nie. Ona powiedziała, że nigdy w życiu by tego nie zrobiła, za żadne pieniądze. Okej, no to dziękuję ci bardzo. Mam jeszcze takie pytanie, bo mam tutaj rękawice. I marker. Nie. Chcesz mnie uderzyć? Nie, nie, spokojnie. Czy mogłem cię prosić o podpisanie gdzieś w którymś wybranym przez ciebie miejscu? I mam dla ciebie za to prezent, taki drobny. O, dobra, dziękuję bardzo. Tutaj mamy piękny podpis. I teraz taki mały upominek, proszę bardzo, do kluczy. Także dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.